dzięki współpracy z Polskim Impresariatem Muzycznym możemy skorzystać z części projektu z klasyką przez Polskę. Dzisiaj mamy w Centrum Kultury Chrześcijańskiej koncert wiolonczelowo-fortepianowy. W tym koncercie będziemy mogli wysłuchać wielu utworów na fortepian i wiolonczele w wykonaniu Jana Kalinowskiego i pianisty Marka Schlesera. Będą to klasyczne utwory Roberta Schumana, Claude'a Debussy'ego, Tadeusza Majerskiego, Ludomira Różyckiego. Muzyka poważna w Centrum Kultury Chrześcijańskiej to już pewna tradycja. Od jakiegoś czasu organizujemy tutaj takie koncerty. Latem mieliśmy cykl podobnych koncertów promujących to miejsce. Dużo osób przychodzi, mieszkańcy chętnie uczestniczą w takim wydarzeniu. Cieszymy się bardzo, że udało się zebrać taką publiczność, która chętnie przychodzi na muzykę klasyczną. Te koncerty są naprawdę po całej Polsce. Jeździmy w najróżniejsze miejsca, to są miasta, małe miasteczka, czasem naprawdę małe gminy, czy wręcz jakieś małe wioski. Wszędzie tam, gdzie jest sala, w której możemy przedstawić naszych artystów. A robimy to w takim celu, żeby sprawić przyjemność wszystkim tym, którzy to lubią i kochają. I mam nadzieję, że dzisiaj tak tutaj jest u Państwa, widząc naprawdę tak liczne grono w tym miejscu. A drugim celem naszym i największym marzeniem jest to, żeby pozyskiwać nowych miłośników muzyki klasycznej. Paweł Wielbiak, Marek Schlesser, Kraków, Zapraszam.